Kosiniak- Kamysz urodziła, zdjęcie maluszka rozczula, władysław Kosiniak Kamysz i jego żona doczekali się już dwóch córek Teraz polityk podzielił się kolejną wspaniałą nowiną. Na świat przyszedł kolejny owoc ich związku. Związek Władysława Kosiniaka Kamysza i Pauliny, Władysław Kosiniak Kamysz i jego żona Paulina Wojas poznali się podczas wizyty u dentysty. Paulina znała go jeszcze z czasów studiów. Oboje ukończyli Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. przedstawił nas sobie mój tata, gdy jeszcze byłam na studiach w 2012 roku. Władysław przyjechał do nas jako minister pracy na festyn na rzecz niepełnosprawnych w Podolanach. Szybko wyszłam z imprezy, wróciłam do swojego pokoju, założyłam stopery na uszy i dalej się uczyłam, bo miałam ważną sesję egzaminacyjną, wspominała Paulina Kosiniak Kamysz. Żona wicepremiera jest stomatolożką oraz ortodontką. Z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem zaręczyła się w Wigilię, co dla Pauliny było najpiękniejszym prezentem pod choinkę. Para ma dwie córki Zofię urodzoną w 2019 roku i Róży urodzoną w 2020 roku. Małżonka wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawiła się na wyjątkowej gali w przepięknej kreacji stworzonej przez Gosię Baczyńską, prezentując dumnie swój zaokrąglony brzuszek. Wyglądało na to, że dla ich rodziny nadszedł naprawdę przełomowy rok. Informacje o ciąży ujawniła sama Baczyńska, a sukienkę i całą stylizację Pauliny pokazała jej stylistka w sieci. Za chwilę rozpocznie się pierwszy bal nowego obywatela Polski, który jeszcze jest w brzuszku mamy, ale już na balu. Życzę mu pięknego życia i pięknej Polski, napisała Baczyńska i oznaczyła Paulinę Kosiniak. Teraz w końcu nadszedł czas, w którym małżonkowie powitali na świecie swoją trzecią pociechę. Władysław Kosiniak-Kamysz po raz trzeci został ojcem. Władysław Kosiniak-Kamysz utrzymuje kontakt z fanami poprzez media społecznościowe. Jego konto na Instagramie śledzi aż 31 tysięcy osób. To właśnie na tym portalu społecznościowym Polityk ogłosił, że jego żona urodziła. Wspomniał także o płci dziecka. 3890 gramów szczęścia. Dzień dobry na świecie, synu. Mama i nasz młody obywatel, bardzo dzielni, napisał w opisie pod fotografią swojego syna. Gratulujemy.